Teatr Miejski w Sieradzu wypełniły dźwięki muzyki żydowskiej. Piosenki w wykonaniu utalentowanych młodych aktorów Teatru imienia Stefana Jaracza w Łodzi porywają łódzką publiczność od kilku tygodni. Aktorzy tym razem ze swoim widowiskiem muzycznym zawitali do Sieradza. Przed spektaklem usłyszeliśmy, że widzowie tego wieczoru mogą spodziewać się wyjątkowych doznań kulturalnych. Aktorom akompaniował zespół muzyczny pod kierunkiem Teresy Stokowskiej-Gajdy. Najpiękniejsze piosenki żydowskie w wykonaniu znakomitych młodych aktorów, między innymi moich studentów kiedyś, i myślę, że będzie to piękny, wspaniały wieczór. Widowisko muzyczne zaprezentowane sieradzkiej publiczności opatrzono tytułem Umrzeć z tęsknoty. Tęsknoty za czym? Za wspaniałą kulturą, która poniekąd przemija, za utworami, które kochamy, lubimy, za uczuciami, których być może już nie ma. A myślę, że za tym wspaniałym uczuciem, które Polaków i Żydów wspaniale łączy. Za miłością, za przeszłością. Za lepszym światem może, za normalnością, bo to są takie piosenki, które ja tak uważam, że one są może bardzo emocjonalne, bardzo jakby gdzieś oparte właśnie na głębokich przeżyciach, aczkolwiek one hołdują takiej dobrze pojętej normalności, czyli jest miejsce w życiu na miłość, na związek, na rodzinę, na dzieci, na to, żeby wszystko zrobić w ciągu dnia. Jest taka piękna piosenka Świt, która jest moim zdaniem taką właśnie tutaj naszą zbiorówką, ale to jest właśnie taka piosenka, taka kwintesencja tego żydowskiego myślenia, które jest z gruntu bardzo jakby takie tradycyjne. Spektakl odniósł duży sukces podczas premiery w Łodzi. Widzowie bardzo chętnie przychodzą na widowisko, a bilety rozchodzą się w ekspresowym tempie. Jak podkreślają sami aktorzy, muzyka żydowska ma w sobie coś, co porywa publiczność. Przede wszystkim rytm i emocje. To są te dwie rzeczy, które porywają zarówno aktorów, jak i widzów. Stąd taki, wydawałoby się, sukces jednak tej premiery w Łodzi. Chodzi o zbitkę interesujących tekstów z taką oryginalnością właśnie dźwięków trochę orientalnych. Jest przede wszystkim melodia, która pociąga za sobą. Muzyka spokojna, żywiołowa? I taka, i taka. I nostalgiczna, która mam nadzieję zmusi do przemyśleń. I rozrywkowa, taka lekka, przyjemna, która sprawi, że nóżka troszkę pójdzie w ruch, że będzie troszkę jakiegoś podrygu, czy klaskania do rytmu. Piękną, orientalną taką treść w linii melodycznej. Piękne słowa, dużo będzie rzeczy o miłości, o rozstaniach. I myślę, że wciągniemy w tę wspaniałą zabawę muzyczną widzów pięknego Sieradza. Aktorzy Teatru Jaracza występowali już na deskach Teatru Miejskiego w Sieradzu. Sieradzka publiczność miała okazję obejrzeć wówczas takie spektakle jak choćby Rewizor, Karamazow czy Antygona w Nowym Jorku. A tutaj zawsze jesteśmy witani dobrze, aczkolwiek uważam, że zbyt rzadko tutaj przyjeżdżamy, bo przecież to są te sceny regionalne, moglibyśmy przyjeżdżać trochę częściej. No, przyjeżdżamy, zazwyczaj to jest taki rodzaj takiego, ja to tak nazywam, tournée pewnego, które przedstawia dany spektakl na scenach regionalnych naszego teatru. Spektakl Umrzeć z tęsknoty spotkał się z entuzjastycznym odbiorem, a sieradzka publiczność nagrodziła aktorów owacją na stojąco. Świecie bawi damek, gdy zjawiał się na fiksie, to
zrobił krzyk się maestro, z orkiestrą zaraz śpiewał tak. A prawie ci zagram, aby zatańcz Abram z gracją prezentacji.